Siema widzowie. Siemka widzowie. Grzesiu zmęczony po 4 godzinach jazdy. No trochę mnie tam wypiździło, też się tam pod tym mnie wypiździło, to jeszcze w nocy, to jeszcze tu. 4 godziny jechałem. Dlatego przeszedłem na te okienko tam, nie? Przynajmniej słońce świeciło. I se przynajmniej oglądałem. Zwiedzałeś, co? Zwiedzałem, co? Fajne domki mają tu. Tak? Fajne. Grzesiu musi odpocząć i działamy. Tutaj mamy. O, to jedziemy. Blok. No. Zburzenia. O, zaraz. Ja skończę, bo muszę wpisać, gdzie jest sklep. Co? Muszę wpisać, gdzie jest sklep, a teraz już nie wpiszę. Zaraz. Jak skończymy. Już się dowiem, no kurwa. Apteczkę ma na... Czy jest ksiądz? No. Gdzie mam ambonę? Gdzie jest służbowy? Znaczy nie jest służbowy, a, tylko... Siebie w domu, tak? No, on tu mieszka, więc... Jak będzie msza, to się przebierze. No ale tak, robisz? Robisz i możesz iść na mszę. To nie to, co na Kierocińskiej tam nie znają. A ty cię nie znają? Na razie nie. Może jest to jakiś blisko sklep, musiałbyś się zapytać, czy jest tu jakiś sklep, żeby na nogę jakiś. No tamtych się możesz zapytać. Krzesiu maszeruje. Do chłopaków. Przepraszam bardzo, gdzie tu jest taki blisko sklep? Przykrij pakę. Nie to, pakę, idziemy. Bo chyba na nogach to daleko. No, bliżej jak będzie jechać. No, w prawo, w lewo, prawo. Prawo, w lewo, w prawo. I starczy nutek, nie? No. Dobra. Tak, widzowie, Grzesia dzisiaj przez te 4 dni trochę wytarmoszę. Wiesz jakiej naj. Albo pierniczą posadzają tak. Za to kolejnie. Ale gorąco. Także się 4 dni detoksu. Co? 4 dni detoksu. Tu? No. Za 4 dni? Damy radę. Damy radę. O 18 pojedziemy na hotel, wykąpisz się, będziemy oglądać coś zjemy dobrego. Ogoliłbym się. Jakieś... A nie wziąłem maszynek, kurwa, nic. Głupi. Jakieś spaghetti może zjemy? Kiedy? Wieczorem. No, trzeba byłoby. Szukamy z Grzesiem cały czas sklepu. Co? Mówię, że szukamy cały czas sklepu. No. Ale znajdzie możemy. Znajdziemy. To chciałeś uciec rano już, co? Nie. Tak nie, odjechaliśmy. Nie, witam was. Nie mogę. Jaca w ogóle chciał z nami jechać. Ale... Jacek? No. To było tak, że dzwoniłem do niego wczoraj. I bo chciał pożyczyć znowu na czynsz. Aha. A ja mu nie pożyczyłem i dzwoniłem wczoraj i mówi, że ma robotę, że zapłacił sobie za czynsz, że dziękuję nam za wszystko już. I w ogóle... No to mówię, dobra, spoko. A dzisiaj dzwoni... Dzisiaj dzwoni, że ma ten... Że chce jechać z nami, ale już jak byliśmy, jak usiedliśmy ten żurek, to już było za daleko, żeby się wracać. Mógł się wczoraj zdecydować. Głośniej mógł, Grzesiu, bo nie słychać. Pewno, że tak, a nie kombinuje. Rozglądaj się. Aż widzowie, dam Grzesiowi przez te 4 dni lekcje pokory. Co z znakiem? Pod takim, że tak część jak przez te 4 dni nie byłeś jeszcze nigdy. No, teraz to czy jak? W końcu znaleźliśmy.
sklepik. A nawet z busa nie umie wyjść. Ale pogoda dzisiaj fajna, co? W ogóle zapowiadają po 30 stopni. No to ja będzie coraz świetniej. A idź. Ja będzie coraz świetniej. Jedzonko kupiliśmy. Idź do tego, do księdza ponóż, żeby przekroić półki i ten. No idź do niego, żeby ci dał. Nogi mnie bolą. Idź i przyjdź tam do tyłu, pójdziemy. To tym po prostu. Tym to co możesz bez to pokroić? A on chyba jest w kościele. Bo msza się zaczyna. No mówię. Chyba, że jest ich paru. No. Ja idę już tam, przyjdź. Które są buki? A nie wiem. Tu masz dwie, weź co, no. A poczekaj. Bo musimy czekać na nóż. Zostaw to, nie, bez noża. Piła! Grzesiu sobie musi pojeść. Jak Grzesiu smakuje? Co, już po robocie? Co, czemu? Nie wiem, pytam ciebie. Trzeba mi się wykąpić dzisiaj trochę. Kociuchy trzeba ci gdzieś kupić, albo załatwić jakieś. Co? Kto będzie się kopał i zakładał, co na nie spadnie? No nie. Mogę też spodenki gdzieś, bo ja mam czyste. Ja mam spodenki, więc idą. Koszulki też chyba wziąłem więcej. No. Koszulek też chyba wziąłem więcej, też się dam. Wiecie widzowie, kogo jest ten łokieć? Goblin je bułka. Tak, Grzesiu? No. Widziałem, że wczoraj na live u Goblina się wkurzyłeś. I poszłeś. No, machłem rękami. Powiedziałeś, że nie chcesz mieć już nic do czynienia z nim. A jak myślisz, dlaczego się zdenerwował? Prawda zabolała, czy co? No, to prawda. Ty masz dwubiegunówkę, Grzesiu. Jak mnie nie ma, to gadasz o mnie, a jak jego nie ma, to gadasz o nim. Taki był, taki był. Koniec. A ty nie mówiłeś o tym, tu się tylko Goblinie, że nic mu nie dało. Robi to, robił. Takiego człowieka ja go nie widziałem, żeby tak robił. Pamiętaj, o zmarłych się źle nie mówi. Ja wiem, no, to jest prawda. Ale będziesz miał grzeszy pewnie od ludzi na pogrzebie, jak kiedyś umrzesz. Na pewno. Będzie wypełnione tłumem jak... Co powiesz widzom? Co mam powiedzieć? Pracuję się dobrze, powoli. Podjechaliśmy rano po niego, a on już uciec chciał. A, No widziałem, jak przyspieszyłeś krok, jak nas zobaczyłeś. Zobacz, nie? Nie macie się co pojadłeś? Nie mogę zjeść, ja muszę na pozór wsiąść i jeść do sklepu, jest tu blisko, bo ja też mi się pizza. A nie, bo on nie trafi zaś. Już to słucha ciemne. Musisz tu jest jakiś kosz. Co jest? Bo za tobą leży. Czemu mi nie przypomniałeś, Grzesiu, żebym picie kupił? Zapomniałem. Pojechaj do sklepu po picie, przyjechaj bez picia. Ten to wiecznie tych bułek je od groma chowie. Ja się zostanę na podcie. Wiecie, Grzesiu, dzisiaj pierwszy kąpiesz. Co? Muszę się ogolić, kiedy pójdzie. No, na lodu pójdę. Nie. No nie.
tam z mrodu na obiecie. Coś ty. Kule miałem skarpetki tam czyste, nie wziąłem se. A bo tak wiesz, a Grzysiu, szybko. To nie jest obraźliwe dla ciebie, tylko że naprawdę śmierdzisz. I to śmierdzisz jakimś dziwnym zapachem, co nie? Nie wiem, czy on śmierdzi. Pewnie od skarpetek, kurwa. Od skarpetek. Nie, nie, nie leciałoby mu aż spod butów tak mocno. Nie, właśnie spod butów to jest to. Pod butów. Denerwuje mnie to, że buty, że cię wziąłem na ty do papierosa, jak mówisz. Że cię wziąłem na ten pokój na tyle czasu, byłeś ogarnięty i w takim krótkim momencie znowu śmierdzisz. Co ty robisz z siebie? No tak, takie są realia. No nie, bo to, że śpisz na betonie nie znaczy, że musisz śmierdzić, bo śmierdzić musisz od czegoś. Albo się posrałeś, albo nie wiem. Nie, no poza się nie poznałem. Po co to bym wypierdolił spodnie? A pamiętasz, jak u Łukasza się posrałeś? Co cię wprowadzaliśmy po sodach? No może, nie pamiętam. No, zdarzy się każdemu, nie? A jak wtedy to miałeś zgona ładnego, co? Normalnie byłeś jak ważyło. Miękkie nogi miałeś. Co się śmiesz? Goblin, teraz cię tu pokażę, jak chcesz. Jak widzisz, Grzesiu, ile przewidujesz czasu na tą robotę? Bo ty jesteś tutaj kierownik budowy, to... Burzy tego nie będziemy w całości. W całości burzymy, koparką. O, koparka, no tak, bo koparka przyjedzie. A dlaczego? O, 4-5 minut nawet. Zaczyna gadać jak cyborg, jak pali. To duże. O. Po co ty, Grzesiu, palisz, jak ty się dusisz? Bo nie rozumiem. Czy się udusisz w końcu? Przyzwyczajenie. Widzowie, piszcie w komentarzach, kto jest z okolic Mielca, tak? To Mielca. Z okolic Mielca, a dokładnie Trześć. Może spotkamy się z jakimiś fanami Grzesia. Co ty robisz? Słyszałeś to? Były wczoraj. Chłop się wyprął. Wiesz, pod tym. Tak? I co? Dali mi papierosa, czyli pieniądze. Tak? Ale nie chciałem pieniędzy. Ty nie chciałeś pieniędzy, Grzesio. Nie, powiedziałem, że nie. Chłopie. Nie, a po co? Nie teraz. On gada takie głupoty, ja bym go nie znał, to bym ci sprzedał. Nie, nie chciałem. Nie, ty to jakbyś przyszli pani i by ci dali pieniądze, to byś rękę wyrwał. Nie, to może była podpucha. Wiadomo, to jakąś panienką byli jeszcze. No, co, piszczeli? Panienką, co? Piszczeli na twój widok? No. A już no, się będziemy, śmiała bez przerwy. Później będziemy jeździć gdzieś po koncertach, no, i będziesz wychodził, a ludzie będą piszczeć. No. Cześć, taki słaby. No. I piszą i chcą go dotknąć. Normalnie, Grzesiu, jesteś gwiazdą. Całego Sosnowca. Nie tylko. Katowice. W ogóle jakaś pani nas zaprasza na obiad. Gdzie? Na obiad, żebyśmy przyjechali do Dobrowy Górniczek. A no. Pojedziemy? Okej. Chcesz? Tak. Musiałbym chyba nie pić. Czemu? A bo ja się piję, to chuj, on się dupce. Tam co gada w ogóle. Mam tam na obiad jechać, a nie? Najlepiej na kaca. Grzesiu, ja cię obiedzie, a ty... No, obiad też mi się stało ja. Zażarłbyś takie łódko, co? To? Zażarłbyś takie łódko. No. Dobra, widzowie, bo idziemy robić, nie mam czasu. Nagram wam jeszcze odcinek w hotelu później. No. Jak Grzesiu obcina paznokcie? Mam obcinaczkę, kupiłem se, a ja... Zostawcie łapę, suba. Co mają zostawić, Grzesiu? To. Kupiłem se obcinaczkę. A co widzowie mają zostawić? Subika. Jakie stówy? Subika. Pozdrawiamy.